tylko ja jestem przekonany, że ja bym z Tomkiem wygrał w MMA. Tomaszu Adamku, 2 tygodnie temu wystawiłeś do walki ze mną swojego czempiona, asa atutowego, znanego polskiego kryminalistę Mariusza Grabowskiego. On miał postawić milion i ty miałeś postawić milion na to, że nie wytrzymam z nim w walce na gołe pięści 20 sekund. Ja to wyzwanie przyjąłem. Mało tego, zadeklarowałem, że jeden z tych 2 milionów przekażę na warszawskie hospicjum dla dzieci. Miał się do mnie odezwać wasz wspólnik, menadżer Mateusz Borek i się odezwał, ale zupełnie nie w tej sprawie. Mijały kolejne dni i jak mniemam, twój czempion najwyraźniej obsrał zbroję. A dziś czytam, że to ty wyzywasz mnie na pojedynek i stawiasz milion na to, że nie wytrzymam z tobą w walce 5 sekund. O nie miałem. Tomaszu Adamku, przyjmuję wyzwanie. Powtarzam, przyjmuję wyzwanie. Obojętnie w jakiej chcesz formule, boks, MMA, K1, zapasy, na gołe pięści, co tylko chcesz. Jest tylko jeden warunek. Te pieniądze muszą być zdeponowane w ciągu 7 dni roboczych u włodarzy Fame MMA. To bardzo wiarygodni ludzie. I to oni w największej pieczołowitości przygotują tą walkę. Tyle mam ci do powiedzenia. Marcin, w poprzednim odcinku wspomniałeś, że masz przygotowany plan taktyczny na Tomka Adamka. To weźmy troszeczkę oświeć, bo jest to zwyczajnie ciekawe. No, myślę, że ten plan to lucky punch. Myślę, że moja szansa to lucky punch. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszałeś, bo ja słyszałem ze 100 razy, jak Tomek Adamek powiedział, że szybki Adamek wygra z każdym. No właśnie, tylko że on mówił o boksie. A ja chciałbym z nim wygrać do MMA. A to co robimy? Jak jest ja ci mogę tylko pokazać. A to dawaj, to dawaj. Pokażę ci plan, jak się składa z Tomaszem Adamkiem. Tak się składa, że w moim klubie sportowym mamy rękawice. I możemy takie rzeczy pokazać. I możemy spróbować, także dobra, jestem bardzo ciekawy. Moi drodzy. Ja oczywiście wiesz, już mam swój przygotowany plan taktyczny, troszeczkę wiem jak się poukładać w walce MMA, ale zamieniam się w klasycznego boksera.